przemierzając ulicę Quito, zwłaszcza Starówki, przy każdym kościele jest krzyż. Ojciec Włodzimierz, który wczoraj był przewodnikiem po Quito, przeprowadził mnie ścieżką 7 krzyży, niemalże od każdego kościoła do kościoła, i tych krzyży jest 7, również przed chwileczką pomiędzy Pałacem Prezydenckim a katedrą, przy katedrze znajduje się jeden z tych 7 krzyży. Co to za tradycja, co to symbolizuje, skąd się to wzięło, albo przynajmniej przy jakich kościołach są te krzyże? Krzyże, czy też ulica 7 Krzyży, tak też może być nazwana, Via de los Siete Cruces. Czy ona ma taką nazwę, ulica 7 Krzyży? Tak to jest nazywane, oczywiście, jeżeli chodzi o te 7 krzyży, prawda, bo znajdują się te 7 krzyży przy tej ulicy. Natomiast ulica ma inną nazwę. Natomiast każdy krzyż stoi blisko jakiegoś kościoła, tak jak było powiedziane. Pierwszy przy kościele zakonie też sióstr karmelitanek. Następny przy kościele ojców jezuitów. Następny krzyż stoi przy katedrze. I później już przy Pałacu Prezydenckim. Więc w ogóle miasto Quito ma wiele takich elementów, które łączą kulturę chrześcijańską z kulturą jeszcze przedchrześcijańską, można powiedzieć przedkolumbijską. Krzyż oczywiście jest symbolem chrześcijańskim, ale już katedra, jeżeli popatrzymy się na podstawę, na fundamenty tej katedry, to można zauważyć po dobrym wpatrzeniu się również kamienie, które jakby nie pasują do tej konstrukcji. Są to kamienie, które pozostały ze spalnego Quito, kiedy generał Rumiñahui, by nie oddać miasta w ręce Hiszpanów, spalił je. I później, kiedy Hiszpanie weszli do tego spalonego miasta, użyli też właśnie tych kamieni do budowy katedry i do budowy innych budynków, różnych miejsc. Okazuje się, gdy czekało się tyle godzin, no nic się nie liczy i to wołanie, no któż by nie wołał. Ojcze Święty nie tylko błogosław, ale Ojcze Święty złóż autograf, podpisz jedno, Ojciec Święty z błogosławieństwem podpisuje się. Ma czas dla każdego. Dla każdego, kto ma to szczęście i tę łaskę bycia. Proboszcz katedry w drzwiach świątyni powitał Ojca Świętego i teraz Ojciec Święty, no, nie można powiedzieć o uroczystej procesji, ale przekracza próg katedry, by spotkać się z wiernymi w niej zgromadzonymi. Słyszymy serdeczne powitanie oklaskami Ojca Świętego już wewnątrz katedry. Piękny bukiet kwiatów. Kiedy był śpiew i modlitwa w katedrze, a tak było przed spotkaniem, to można powiedzieć, był śpiew i modlitwa, ale z chwilą, gdy wszedł Ojciec Święty, to po prostu jest wielki krzyk, wielka wrzawa, błyski wszelkich aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych. Tak więc w taki sposób jest witany Ojciec Święty. Mówię o tym, ponieważ może być to zaskoczeniem, ale te osoby w katedrze już od paru godzin są zgromadzone, oczekując, i przed rozpoczęciem naszego spotkania, przed rozpoczęciem transmisji z tej części wizyty Ojca Świętego, przenosili nas operatorzy również do katedry, gdzie rozbrzmiewała
modlitwę. Ojciec Święty, który trzymał kwiaty przy wejściu do katedry, teraz te kwiaty złożył przed figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dzieciątko, czyli Jezus Chrystus, w lewej dłoni trzyma kulę symbolizującą, oczywiście kulę ziemską, symbolizującą cały świat. Czasem dziwimy się, że niektóre osoby na szyi noszą różaniec. Ojciec Święty teraz, można powiedzieć, tym gestem, który uczynił przed momentem, potwierdził, że tak można, że tak należy. Nałożył Matce Najświętszej różaniec na szyję. A zatem nie tylko złożył kwiaty, ale również nałożył Matce Najświętszej na szyję różaniec. Ojciec Święty wita się z kapitułą katedry. Krótka modlitwa Ojca Świętego w jednej z kaplic katedry w Quito. Katedra w Quito sięga swoimi początkami XVI wieku. Jest to katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mamy takie wrażenie, że w tej radości tego spotkania, które no nie da się ukryć, przedłuża się entuzjazm, który towarzyszy gospodarzom tego miejsca, to entuzjazm kogoś, kto cieszy się z przybycia wielkiego, znaczącego gościa, któremu chcę pokazać każdy zakątek, każdym szczegółem ucieszyć się, przybliżyć, przedstawić każdą osobę i wielkość Ojca Świętego jako gościa polega właśnie na tym, że każdą tą ważną rzecz, każde to ważne miejsce nawiedza, zatrzymuje się, wysłuchuje, spotyka się, rozmawia. I tak można powiedzieć, trwa to już od 90 minut. Wszyscy zgromadzeni,
No, to będzie ciekawe zdarzenie. Do Ojca Świętego mała dziewczynka podbiegła z kwiatkiem. Z piękną żółtą różą. Rzeczywiście bałem się powiedzieć, że to jest tulipan, bo nie wiedziałbym, skąd on się tu wziął. Natomiast, że róża potrafi mieć tak żółtą barwę, wręcz tulipanową, to jest wielkie zaskoczenie. Zresztą tutaj widzieliśmy i niebieskie róże, i czerwone, i żółte, więc myślę, że już na przyszłość to zdziwienie będzie o wiele, wiele mniejsze. Oczywiście w tle słyszymy co? Tym razem barkę. A mówimy o tym razem barka, ponieważ podczas mszy świętej i naszej wcześniejszej transmisji słyszeliśmy melodię, która mówiła też o powołaniu, o takiej drodze, na którą wzywa. I tutaj ojciec Włodzimierz z takim zdziwieniem na mnie popatrzył. To oczywiście nie jest barka, ale teraz wsłuchajmy się w barkę w języku hiszpańskim. No, najbardziej chyba znana polska pieśń w świecie hiszpańskojęzycznym. Lub na odwrót. Nie wiemy, czy jest to pieśń polska, czy hiszpańska. Trzeba się wychowcu było zapytać. Drodzy Państwo, my też pytamy, co to było. My też zastanawiamy się nad tym, co to było, jeżeli chodzi o to nagłe przenoszenie nas z tego, co dzieje się na placu przed katedrą i przed Pałacem Prezydenckim, a z tym, co dzieje się w kościele. Ty jesteś Piotr, czyli skała. Przez moment zastanawialiśmy się, czy jest jakieś tajne przejście pomiędzy Pałacem Prezydenckim a katedrą, gdyż wiele osób, które widzieliśmy w Pałacu Prezydenckim, nagle znalazły się w katedrze. Błogosławię Was, każdego z Was, Wasze rodziny, dla wszystkich, którzy tutaj są zgromadzeni, dla całego narodu szlachetnego
ekwodoczyków. No haya diferencia, que no haya exclusivo, aby nie było społeczeństwem wyłaczających niektórych, odrzucających. Que todos sean hermanos, aby wszyscy byli braćmi. Que se incluyan a todos y no haya ninguno que esté fuera. Aby wszyscy potrafili włączyć się w to wielkie społeczeństwo ekwadorskie. A cada uno de ustedes, a sus familias, do każdego z was, do waszych rodzin. Do błogosławieństwa. Najpierw pomódlmy się. Zdrowaś Maryjo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, błogosławieństwo el Padre, Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spoczy na nas i pozostanie z wami na zawsze. Favor, i proszę les pido que recen por mí. Was, abyście się modlili za nas. Dobrej nocy i do jutra. I można powiedzieć, na tym spełzły wszelkie nasze oczekiwania na przemówienie Ojca Świętego. To przemówienie, które było przewidziane, przygotowane. Ojciec Święty pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Słyszymy właśnie wezwanie. Błogosław Ekwador, Ty jesteś wysłannikiem Boga. Ty jesteś wysłannikiem Chrystusa Zbawiciela. Así es entonces, hermanos y hermanas, las palabras específicas, concretas del Santo Padre, que nos invita a ser unidad en nuestro país, en nuestra casa, en nuestro corazón, y sobre todo a orar por él. Przyjąwszy błogosławieństwo do Ojca Świętego, rezamos por ti. Pragniemy też powoli wieńczyć nasze z Państwem spotkanie, naszą transmisję. Jednocześnie dziękując, no niewiele można powiedzieć było tych treści od Ojca Świętego, wiele naszych sugestii, naszych komentarzy, naszych pytań, które stawiamy, często nie znając na nie odpowiedzi, bo wiemy, że odpowiedź przyniesie przyszłość zarówno rozwoju Kościoła, jak i rozwoju Ekwadoru. No, Ojciec Święty teraz ma udać się z samochodem do nuncjatury apostolskiej. Widzimy, że cały samochód obsypany jest kwiatami. Drodzy Państwo, dziękując, pragniemy jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie i nasze wspólne towarzyszenie, wsłuchiwanie się w głos Ojca Świętego, też wsłuchiwanie się i uczenie się narodu ekwadorskiego, doświadczenie tego Kościoła tu w Ekwadorze, a te kolejne spotkania już jutro o godzinie 16:00. Spotkanie z Episkopatem Ekwadoru, następnie msza święta w Głównym Parku tutaj w Quito, czyli o 16:00 spotkanie z Episkopatem, o 17:30 msza święta i kolejne spotkania jutro to spotkanie z przedstawicielami szkół, uczelni na Papieskim Uniwersytecie Katolickim. Następnie spotkanie z osobami zaangażowanymi w życie społeczne w Kościele Świętego Franciszka, życie społeczne Ekwadoru. Dokładnie będzie to spotkanie z osobami będącymi z tak zwanym społeczeństwem obywatelskim, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. I po tym spotkaniu w Kościele Świętego Franciszka również nawiedzenie Kościoła della Compagna. Te wszystkie spotkania już jutro, przypomnę tylko godziny, pierwsze o 16:00, msza święta o 17:30 i kolejne spotkanie od 23:30, pierwsze o 1:00, drugie i o 2:15, trzecie w tym
bloku drugim, czyli dwa bloki naszych spotkań jutro od 16 i od 23.30. Gorąco Państwa zapraszamy, dziękujemy i za coś, co było może niedociągnięciem z naszej strony. Gorąco Państwa przepraszamy. Wielka cierpliwość Ojca Świętego, wielki entuzjazm Ekwadorczyków, mieszkańców stolicy, którzy przed jutrzejszymi spotkaniami na pewno potrzebują odpoczynku. Dziękujemy Państwu za wspólne spotkanie. Żegnają się z Państwem Ojciec Włodzimierz Wrona, ojciec Benedykt Cisoń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.